Na przestrzeni ostatniego tygodnia robot Carefuś, który jest swoistą maskotką Carrefoura, zyskał gigantyczną popularność w internecie i stał się memem, a jednocześnie bohaterem różnych niejednoznacznych obrazków. Zapewne o uszy już gdzieś tam obiła wam się sytuacja na temat Carefusia i jego dziwnych fanów i naprawdę specyficznych tworów przez tych fanów tworzonych właśnie na temat Carefusia. Ponieważ robot rozdający chipsy i napoje gazowane stał się nagle bohaterem przeseksualizowanych rysunków. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi już w dzisiejszym filmie, zamierzam wam o tym wszystkim opowiedzieć, zatem cześć wszystkim, jestem Ondar, a dzisiaj rzucimy okiem na trochę dziwną sprawę wokół Carefusia. Już za chwilę wszystko wam wyjaśnię. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki masz w opisie tego filmu, a tymczasem myślę, że możemy po malutku zaczynać. Więc standardowo, skąd właściwie wziął się ten cały Carefus i nie, Carrefour to nie pierwsze miejsce, gdzie mogliśmy go już wcześniej spotkać, bo tak naprawdę Carefus to niejaki BellaBot. Robot, kelner stworzony przez firmę Pudu. Pudu, roboty, przyszłość, już teraz. Która w zasadzie specjalizuje się w tworzeniu robotów, a dokładniej... Firma jest wiodącym na świecie producentem robotów, których celem jest usprawnianie i wsparcie codziennej pracy w wielu branżach. Pudu roboty w łatwy sposób podnoszą wydajność przedsiębiorstwa i optymalizują codzienne, powtarzalne i monotonne czynności i w konsekwencji znacząco obniżają koszty. Jeżeli masz 70 koła w kieszeni, ale nie uprzedzajmy faktów. Doskonale sprawdzają się w lokalach gastronomicznych, hotelach, magazynach, sklepach, centrach handlowych, fabrykach czy też w biurowcach. Flota robotów od Pudu jest dość malutka, ale za to całkiem interesująca. Mamy tutaj chociażby Ketibota czy Holabota i możemy ich nazwać rodzeństwem Carefusia. Przykładowo Ketibot to robot dostawca i marketer. Dokładnie jest to robot dostawczo-odbiorczy wyposażony w ekran do wyświetlania reklam. Dodatkowo jest tutaj także Holabot. To jest bardziej robot sprzątający, zdolny udźwignąć aż 60 kg. Na klatę bierze pewnie ze 120. Aczkolwiek z całą pewnością najlepiej z nich wszystkich prezentuje się BellaBot, czyli inaczej robot kelner. Tak dokładnie jest to nikt inny jak Carefus, tylko jeszcze nie skarfurowany. Od czasu, kiedy BellaBot wszedł na rynek, można było spotkać go w kilku lokalach gastronomicznych, m.in. w KFC, w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Tutaj BellaBot, którego możemy określić mianem, nie wiem, Kefcusia, dostarczał jedzenie do stolików, a dodatkowo za jego pomocą mogliśmy zamówić jakiś dodatkowy kubełek. Co więcej, po pogłaskaniu go wydawało całkiem ciekawe dźwięki. No i wrażenie! Sam BellaBot to białego koloru robot, który posiada cztery półki, albo może lepiej tacki, gdzie możesz postawić pewne produkty jak jedzenie, talerze, nie wiem, chipsy i tak dalej. Do tego, co chyba najważniejsze w całej aferze z Carefusiem, posiada dość, jak to lubią ludzie mówić, słodką twarz. Bardziej kojarzącą się z jakimś rysunkowym kotkiem z jakiejś gry dla dzieci, a dodatkowo posiada parę kocich uszek. Poza tym jego technologia jest dość imponująca, sam robocik jest całkiem mądry. Znając życie, wszyscy już raczej o tym słyszeliście, aczkolwiek jeżeli wy chcielibyście mieć taką przyjemność u siebie na chacie, to liczcie się z kosztem ponad 70 koła, jak nie więcej. Już właśnie dobre kilka miesięcy temu BellaBot pojawił się w kilku placówkach gastronomicznych, sam nawet miałem przyjemność spotkać go w jednej z restauracji. Tam BellaBot jeździł po stolikach i zbierał brudne naczynia. I wówczas istnienie takowego fajnego robocika za bardzo nie robiło na nikim większego wrażenia. Poza tym, że był to całkiem fajny i miły smaczek. Co więcej, większej popularności to ku sobie nie zebrało. Przynajmniej w porównaniu do tego, co jest obecnie. W każdym razie we wrześniu bieżącego roku BellaBot zawitał do kilku placówek sieci supermarketów Carrefour i wówczas dodano mu imię Carefuś. Dokładnie w tamtym czasie zawitał do dwóch sklepów zlokalizowanych w centrach handlowych Arkadia, a także Galeria Wileńska w Warszawie. Początkowo internet faktycznie odwiedziło kilka TikToków, które prezentowały Carefusia w swojej pracy. Między innymi fakt, że Carefus pracuje dość ciężko. Pracuje na dwa etaty w KFC i w Carrefourze, a ty jeszcze narzekasz na to, że ci za dużo. Wstydziłby się. Tak więc Carefus przez jakieś dwa tygodnie jeździł sobie po Carrefourach, pracował na dwie zmiany, rozwoził produkty po sklepie, wchodził z ludźmi w interakcję, aż w końcu nagle zyskał gigantyczną popularność i myślę, że to wszystko, co działo się z Carefusiem przez ostatni tydzień, najlepiej zaprezentuje wam strona Wikipedii poświęcona Carefourowi. Carefus stał się obiektem zainteresowania ze strony internautów, zostając bohaterem memów oraz obrazków erotycznych.
Tak jest, wszyscy bardzo dobrze to wiedzą. Kerfuś dosłownie wystrzelił, szybko stał się memem, a także bohaterem obrazków w jakimś drugim dnie. Tak jest, internet, a w szczególności różne konta na Twitterze zasypały różne obrazki, gdzie to Kerfuś jest przedstawiony w mocno seksualizowanych wersjach, z większym biustem i tak dalej. No wiecie, o co chodzi. Część ludzi w internecie naprawdę mocno oburzyła się tym faktem i szybko ta część internetu, która tworzyła tego typu treści z uroczym robocikiem, została totalnie zjechana. Po prostu jest to mega dziwna i w pewnych kwestiach bardzo obrzydliwa rzecz. A jeżeli widzieliście co niektóre obrazki tego typu związane z Kerfusiem na Twitterze, to są jeszcze gorsze miejsca, ale pozwólcie, że nie będę o tym gadał dla waszego bezpieczeństwa. W każdym razie to wszystko zaszło tak daleko, że w pewnej chwili ktoś puścił informację, jakoby Kerfuś został zgwałcony na tyłach sklepu. W jednym sklepie sieci Carrefour w Poznaniu doszło do incydentu z robotem, maskotką Kerfuś. Pewien 28-latek postanowił dokonać aktu seksualnego nad tymże robocie na tyłach sklepu. Na miejscu interweniowała policja, ustalająca szczegóły tego zajścia. Za uszkodzenie mienia grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Aczkolwiek informacja ta szybko została zdementowana, jest to fake. Chociaż kiedy po raz pierwszy się o tym dowiedziałem, byłem w ciężkim szoku. W każdym razie, co to wszystko oznacza? Cóż, Kerfuś, a przy okazji Carrefour, przez całą tą aferę, jeżeli można to tak uznać, zyskał gigantyczną popularność. A najlepiej chyba o tym świadczy fakt, że wstawiłem niedawno shortsa o Kerfusiu. I wiecie jak to jest, wstawiłem go o 14, spojrzałem, że tam jako tako sobie radzi ten short. Z shortsami jest w ogóle trochę dziwna sprawa, jak je wstawiamy. Muszę jeszcze trochę o tym pokminić, bo do końca tego nie... Z shortsami to trochę dziwna sprawa jest, ale może to innym razem. W każdym razie wstawiłem shortsa, zobaczyłem, że idzie w miarę git, więc poszedłem na obiad, wróciłem, a w pół godziny obejrzało go 20 tysięcy ludzi. I całkiem fajnie to poleciało. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie mnie, bo ogólnie Kerfuś zyskał gigantyczną popularność, a wracając do sedna sprawy, jest to ogromna akcja promocyjna dla Kerfura. I uważam, że jest to strzał w dziesiątkę, tak samo jak chociażby InPost stworzył swojego odpowiednika Kerfusia, mianowicie Paczkusia, czyli krócej mówiąc taki bait, żart InPosta na temat Kerfusia właśnie. I to też jest taki, w cudzysłowie, słodki kotek z anime, który będzie do ciebie gadał, kiedy odbierzesz paczkę. Chyba. Dodatkowo po internecie lata jego kwestia, która odnosi się przecież tylko i wyłącznie do tego, żeby powoli zamykać drzwiczki, żeby ci nie trzaskać. Aczkolwiek ja nie odbierałem paczki z InPosta, kiedy Paczkuś jest na ulicach naszych miast, więc tego nie potwierdzę. Myślę, że w tej chwili pozostało nam już tylko i wyłącznie czekać na jakiegoś Biedronkusia, Kauflandusia, Lidlusia, co tam jeszcze jest, Polo Marketusia, ale najbardziej chyba czekam na Żabkusia i nie wiem, Monopolusia, bez tego ostatniego. Tak więc całkiem dziwna i poryta sprawa, ale czy mierzymy się z czymś takim pierwszy raz w całej historii internetu? Kurwa, oczywiście, że nie. Tego typu akcje mają miejsce już od bardzo, bardzo dawna, a przykładem może być to coś, 64. Nie chcę mówić pełnej nazwy, bo wiem, że ogląda mnie trochę młodszych osób. W każdym razie co niektórzy odbiorcy internetu już od lat tworzą te dziwne, przezagonizowane wersje pewnych postaci popularnych tu czy tam, czy to z gier, czy seriali i tak dalej. Przecież lekko ponad rok temu mieliśmy dość podobną sytuację z tą domniemaną asystentką Samsunga, Samsung Sam, która miała być chyba takim trochę lepszym odpowiednikiem na Siri w iPhone'ach, ale ostatecznie to coś nie wyszło. W każdym razie ludzie wtedy też się zesrali i zaczęli robić dziwne rzeczy z nią. Zatem tak, podsumowując to wszystko, to by było na tyle w kwestii Kerfusia i jego dość niepokojącej historii. Biorąc to wszystko pod uwagę, propos Kerfusia, to byłoby już na tyle. Żeby jakoś podsumować cały ten temat, cóż mogę rzec, wszyscy jesteśmy użytkownikami internetu, a internet bardzo często bywa bardzo dziwny. W wielu miejscach jest mocno nieprzewidywalny i możemy teraz rzec, że kult Kerfusia jest dziwny. Aczkolwiek jest to tylko jeden z wielu tego typu kultów w internecie, tylko że dopiero teraz w tym naszym polskim internecie dokładnie dowiedzieliśmy się o istnieniu tego typu trendu, na przykładzie Kerfusia właśnie. No i cóż, w tej kwestii to byłoby już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wam się on spodobał i że dowiedzieliście się trochę więcej na temat Kerfusia i tego, o co właściwie z tym chodzi. Ja Kerfuś życzę ci wszystkiego dobrego, trzymaj się tam jakoś, żeby sława cię nie zjadła i te sprawy.
Twoi fani, twój kult, też tam sobie jakoś uważaj. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie, jak wam się podobało, zostaw suba, kciuka w górę pod tym filmem, wpadaj na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem my słyszymy się już wkrótce, trzymajcie się, niuuu.